Hej, witajcie, tutaj Edsut i witam was w kolejnym odcinku z serii Assassin's Creed 2. Jak pamiętacie, zabiliśmy poplecznika Jacobsa i teraz będziemy pchać fabułę naprzód. I tak, nawiązując do poprzedniego odcinka, ja wiem, że była desynchronizacja dźwięku z obrazem. Szczerze mówiąc, nie bardzo mam pojęcie, co się spierdoliło. Także postaram się, żeby na przyszłość tego nie było. Także koniec gadania, bierzemy się do pracy. Mamy trzy wykrzykniki, przydałoby się który. Który jest najbliższy? Nie zerknąłem. Ten jest chuj daleko. Dobra, ten przede mną jest najbliżej. Czy jakby, nie wiem, biurze asasynów? Chyba tak, nie wiem. No, czekaj. Przypomniało mi się, że mam zbroję rozdupconą. Czy może już nie mam? Chwila. Kurde, jak to chciałem kliknąć. Wejdźmy sobie szybko w ekwipunek. Uzbrojenie. Kurde, nie uzbrojenie. Wróć. Zbroja. Nie no, nie pisze, żebym miał coś zniszczone, jakiś stan czy coś, nie wiem. Ubrania. Mogę coś zmieniać, fajnie wiedzieć. Dobra, a to się zajmę już poza odcinkiem, pomyślę co i jak. Ale najwyraźniej nie mam uszkodzonej zbroi, nic. Widać, się sama zreperowała, albo... A to bym chciał mówić, o czym mówiłem. Tak, zajmę się tym poza odcinkiem, tak żeby was tu nie męczyć tym. Pomyślę nad jakimś zmianą stroju. Zmianą stroju, zmianą ekwipunku. Z chwilę zawiesiłem się, bo myślę, kto to tak właściwie jest? Ale wynajmniej. Ale kim wy jesteście? Sądzę, że od gildii złodziei, tylko tak nie bardzo wiem, w jakim celu miałbym was wynająć. No pewnie w kilkasy będziecie kosztować, więc... Another time, chłopa, boys. Zatrzymałem się, powinien się odruchowo bić. Dobra, ten znaczek jest tu gdzieś, dobra. O, tu się mogę. O, tu jest oko. Wiem, że parę kurwa nie to chciałem. Salute, Ezio. Antonio Maffei has sought refuge atop the city's tallest structure, spouting scripture and arrows in equal measure. The man has clearly lost his mind. Making matters worse, he's posted archers all around him. You'd do well to clear them out before approaching. Grazie for the information. No dobra, zabij Antonia Maffei na szczycie wieży San Gimignano. Chyba tak? Nie, to chyba nie tak się czyta, ale kij z tym. Dobra, fajnie. Czekaj, chcesz mówić, że cel jest tak blisko? Bez jaj. No jest dosyć blisko, ale to... Kurde, chyba mi... Dobra, szybkie rozejrzenie się, jak zobaczę oko, to robię oko. Dobra, nie widzę oka. Albo jestem ślepy po prostu. To jest niewykluczone. Nie, to jest przeciwnik tam na dachu. Dobra, nie widzę oka. Dobra, to zajmujemy się celem. I oczywiście postaramy się nie zaalarmować wszystkich strażników w mieście, że kurwa, ja coś planuję. No ja wiem, że gdzieś tu jest oko, tylko ja ni chuja nie mam pojęcia, gdzie ono się znajduje. Teraz będę to noże do zostania, żeby szybko się łuczników pozdejmować. Panu podziękujemy. To są złodzieje, niby ostrzynka.
Tylko kurde, trochę boję się, że może mi zwiać cel, więc nie chcę za bardzo bawić się teraz skrzynką. O, już pewnie i tak o niej zapomnę potem. A, o, tu jest! Najwyższe wieże, no tak, mówi mi przecież. Kurde, Ezio, słuchaj się mnie. Dobrze, a ty wyjdziesz. On coś tam pierdzieli. Cieni mrok. Dobra, zaraz będzie miał cieni mrok pod oczami. Taka nowa maskara, hehe. No, teraz wejdziesz? Dobra, teraz wejdziesz. Dobra. Teraz pytanie, jak w górę? Dobra, tędy, ślepy jestem. Dobra, widzę, teraz tędy. Kurde, to jest skomplikowana ta wieża. Znaczy, to mnie nie jest skomplikowana, tylko ja nie ogarniam. Tak, derpie. Dokładnie. Jezu, on gada jakiś fanatyk. To się chyba powinno leczyć. Na to refundację powinniśmy znaleźć. Dobra, co prawda NFZ to nie ma, w tym okresie NFZ raczej nie było, ale ja mu zaraz pomogę przemówić do rozsądku. No już generał mówi, że głupotę leczy się żelazem. Kurde, to powinni mnie trzy razy dziennie pogrzebacze po łbie pierdzielić. Cześć! Do widzenia. Śpi dobrze. Ty nic nie widzisz. Kurwa mać. Gin! Fajnie, że mogę tak łatwo i zasztyletować z tego ostrza, mimo tego, że mnie wykryli. Cześć! Coś mówiłeś? Haha! Away with you, demon! Have some respect for death, my friend. I'll show you respect. No, I will. Che tu possa al fine trovare riposo, nel corpo e nella mente. Requiescat in pace. Requiesca in pace to chyba jakieś takie... Jakieś takie... no nie wiem... rytualne pożegnanie, czy takie... Spoczywaj w pokoju, czy takiego. Przeszukaj go, no przeszukaj. Może on miał coś cennego przy sobie. Ma. 4 floreny, no nie wierzę. Ty biedaku. Może tu strażnicy martwi leżą, spoko. Leć za karę. Jeeeej! Ups, pierdyknął. Dobra, to się mafii? Nie. Kurde, no i już nie pamiętam, jak on się nazywa. Dobra, nieważne. Martwych się nie zapamiętuje. Pytanie teraz, jak stąd zleźć i się nie zabić przy tym? Trochę boję się tak na... Kurde, nie o to mi chodziło. Ezio, weź zostaw go i... O. Fazę zrobił se bum bum. Kurde, no, zaskoczę, to zginę jak nic. Gdzie było to takie, o, takie miejsce, gdzie... Kurde, no, ja nie mam pojęcia, co zleść. Nie ma gdzieś... Nie patrzyłem w sumie... Siano na dole, czy kichuj, cokolwiek. Ej, no wej, bo czekaj, tu wygląda na obstranę, czyli... No, pokaż. O, tu jest siano! No, tego szukałem. O, i tu jest ta skrzynka, którą chciałem wziąć. No, ale się wszystko pięknie składa. Ile w środku? Tak, 1000 florenów, proszę. A, dobra, 260, no super. Ale 1500 planów to jest w skrzyni, czyli mogę mówić, że mam już właściwie 10. No 10, prawie, no mówmy 11,5 tysiąca. No niecałe. Dobra, pozbyliśmy się ojczulka. No to tak jeszcze byśmy
robili jakąś inną misję, tylko jaką... W sumie to jest kowal. Można by do niego zajść i zobaczyć, czy nie ma dla mnie... naprawa. A ja tak, patrz, da się naprawić. Napraw wszystko. Tak, 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 to jest dla mnie wkój ważne. Broja naprawiona, fajnie. Dobra. Tam kinie kasę wydałem, pokaż mi mała broń. Kanelowana Kinguedea? O kurde, jakie to ma obrażenia i szybkość i parowanie. Panie, to jest piękne i w chuj drogie. Ale dobra, jakby sobie. Amunicja. Noże do rzucania. Chuj. I na razie mam dużo, to nie będę kupował. Ale kurde. Tak, ale to mała. Kurde, ale on jest 2-2. Znacznie lepsze od tego, co ja mam. Nawet tego chyba dużego miecza. Porówno sobie zaraz. No, ja mam miecz kapitański. O nie, wróć. Obrażenia takie same. Szybkość większa i parowanie chyba takie same. Czekaj, zapytajmy. 2, 4, 3. A to ma... Tu lepiej, tu gorzej, tu lepiej. Straciłbym szybkość, ale na wszystkim innym zyskał. A jolo, kupujemy. Tak, chcę kupić te przedmioty. Najwyżej mnie zbesztacie. Pleasure, signore. Return anytime. Dobra, pewnie nigdy to nie powrócę, ale... Kurde, i znowu nie ten przycisk. Wyposażenie. Uzbrojenie. No, mam to. No fajnie. I to jest chyba to. Nie, to jest miecz kapitański. Kurna ma, co ja z tym tabem się uparłem? Czyli to jest... To. Tak, tak, poznaję. Wow, no wygląda kurde prawidłnie. No dobra, to skupmy się na misji. Jeszcze byśmy jedno wykorzystali przed przed końcem odcinka, przed wyjazdem, przed takim wyjazdem. Tylko znowu pytanie, prawidłne pytanie. Jak stąd kurna wejść? Ja się tak bardzo w tych miastach gubię. Nie wiem jak z nich wychodzić, że to jest masakra. Tędy powinienem być w stanie w sumie. No nie, dobra. No, wyleź z tego! Jajek. W sumie to ja mogę tędy. Tego pana na dachu trzeba się pozbyć. Sorry. Sorry. Nic mi nie zamieniłeś, ale mogłeś. O, jest dobrze. Tu jest droga. Będę szedł wzdłuż drogi, to znajdę i wyjście. Może czemu ja tam się gubię w tych miastach? O, o, nawet mi to na rękę. Dobra. Jezu! Ezio! Jezu, i ci to przeżył. Nie wierzę. Że cholerne drzewa, nic nie widzę. Nie stękaj, nie stękaj. Uradowałeś ładnie na łączce. Chyba powinien mieć konia, nieważne. Już na nogach się przebiegniemy. To nie może być daleko. Czerwona kropka, pojedyncza. No to ta nachę nie bardzo na pojedyncza. A pan napierdzielajmy się, wydajmy ich. Lead on. Stay here. On me. Fajnie, to tak. Zobaczcie, jak z nim napierdzielacie się. Mam ciekawe rzeczy, wygrają czy nie.
Zara od miasta, to co mi tam przeszkodzi? A przecież temu stoisz? Gościu, napisaj go. Gościu, no ty jeden co stoisz i nic nie robisz. Dobra, trzeba wam pomóc, widzę. Widzicie, ile ciąg se ten miecz sadził. Nie rzucaj się. Co? A, to ty wygrał. O, jak miło. Czyli oni potencjalnie mają szansę wygrać ze strażnikami. I pytanie, czy ja dobrze sądzę biegnę w ogóle? Dobra. Taka sama droga, widzę, była jedną i drugą stronę. To biegniemy, tylko stawiać. Czy ja się nie wracam do willi? W sumie dobry pomysł z akcją zabójstwo wracać się do willi, bo ta skrzynka w sumie szybko się zapełnia. O nie, ja nie wracam do willi. O, Monte Olivero Maggiore. I oczywiście żadnego oka nie widzę. Coś ty zrobił? Czekaj, ja zrobiłem taki? Jak ja to zrobiłem? Takie za jakiś... za cmoką? Na konia jakby? Ah, there you are. Listen, we've found Stefano da Bagnone. Just follow this road, and it'll bring you to the abbey where he's taken refuge. Wait! Before you go, take these. You can use them to create a distraction. My thanks, friend. Co on mi dał? No dobra, dobra. Bagnone. Tylko... petardy dymne! O, jak fajnie! Ej, to trzeba przetestować. No to co? Robimy za dym. A, wróć, czekaj chwilę, chwila. A po co ja mam używać wzroku orła, skoro na mapie mi pokazują, gdzie oni są? 200 florenów zawsze chętnie. Wyśpidzisz? Wróć. Zabij Cezar, nie schyli się w opactwie. No, kurna, chętnie. Let us pray, brother. Pray? Pray for what? The Lord's protection. If you think dobra, to nie jest nasz cel. Any interest in our affairs, you've another thing coming. But please, by all means, continue to delude yourself if it helps us pass the time. You speak blasphemy. No. Okay, to nasz cel? Ty? Ty, dobra. Ale trafiłem. Now I will see who was right. Where is Jacopo? Nothing to fear, I suppose. They meet in the shadow of the Roman gods. Cieniu rzymski bogu? Ora sei libero dalla paura. Requiescat in pace. Chwila. Jak już mam okazję... to jest kuźwa świetne! Robimy zadymkę! Szybko, bo zaraz kamieniem rzucą i będzie kurwa po mnie. Ezio, nie przejmuj się niczym, schać jak porypany. Jak matka cię nauczyła. Patrz, no to misja wyszła. Tak pięknie, abym to nie nagrał. No! No, nie spodziewałem się, że on rzuci sobie to petardę pod nogi. A my, że przeciwników rzuci. Ale nie powiem. Ta opcja była mi bardzo na rękę. No to jak to tak szybko idzie, to jeszcze załatwimy na końcu i trzeciego. Tak, wiem, mówiłem o willi, że a fajnie będzie to zabójstwo, wracać do willi. No ale kurna. Strasznie szybko robi się te zabójstwa. Nie wiem, czy to ja gram jak nie ja, czy po prostu ta gra, ta misja jest takie łatwe.
Ej babo, robisz nasionka, to sadzisz roślinki, ja cię podepczę je. Oni szybciej rosły. Uwierz mi, sprawdzone. Bez kapy. Kurde, mogłem wziąć tego konia ze sobą, nieważne. No biegnij, biegnij, no ale no, w sumie no, fajne otoczenie. Tu lasek, tu miasto, tu Niemcy z łąki umajone. Może traw przed nami? A nie, wróć, to dupna tekstura. Może powinno być blisko, 60 stóp. 10. 40. To nie wiemy się, nie od tej strony co trzeba. Over here. Gdzie? A, tu, może, gościu. On chce sobie pogadać. We found Archbishop Salviati. He's barricaded himself inside that villa. Take some of my men. Use them to clear the fields. Then find a way over the wall so you can open the gates. Ah, command over my own army. A nice change of pace from the usual sneaking and stabbing. I like it. Ale na to chyba polega być asasynem, nie? Ale no dobra. Jesteście ludzie? Jedzie za mną? To chodźmy. Zajmijcie się nami. Ojo, jaką pozycję obronną przyjęli. I powolutku walce powybijamy. Przydatni chłopcy. Zgnij go. Pierdziele. Dobra. No, sam na tylu da stara tego ciu. A ty skąd tu się wziąłeś? Jaki skofundowany. Dobra, ja mam przejść przez mur. W jaki kurna pieprzony sposób. Noż do rzucania. Chcę się kolegi pozbyć póki mogę. Dobra, przejść przez mur, przejść przez mur. No spoko, opcja. O, patrz, przeżył. Już nie. Nie wstawaj, nie wstawaj. Leżysz to leż. I w plecy. Jeszcze z kimś tam się tłucz. Jaki dojebany gościu. Kurde, ciebie gościu. Zajem go. Wygląda jak dla dojebanego. Tak go zabiłem, że aż za siekierę w plecy wsadził sobie. Emocjonująca jest ta walka, nie powiem. Chodzę i po prostu i zażywam. Dobra, o. A ty to tak, to spoko. Super, on tak sobie po prostu stoi i ma wyjebane na to, że sobie umierali. Dobra, widzę, tędy mogę przejść. O ile Ezio zechce współpracować, to będzie świetnie. What happened here? To? I warned you to stay away, assassin! You should have listened! Men, prepare yourself! Szybko, the assassin has arrived! Interakcja. I need to find a way to open the jak gates. Jak otworzyć to okno? Dobra. Hu. You're finished, assassin. Do you hear? You Templars, always singing the same song. Do you think a few mercenary will scare me? Pravilnie. They should.
że atakuje tego, co trzeba. Dobra, staram się. Nie It's quite a plan you have. Spouting nonsense while you send these other men to die. Oh fuck. I am a reasonable man. Oh, sorry, friend. You are on my list. Your fate is sealed. Where is Jacopo? He knows you come for him. Emerging only in darkness to meet with the others. That answers when. Now tell me where. Fede dovrebbe dare conforto. Non pena. Requiescat in pace. Dobra, wiemy co i jak. Nie fokusuj się na nim. No, no, spierdzielamy, spierdzielamy. No, już powinienem opuścić ten teren. Ale coś mnie takiej ty nie próbuje gonić. Ale zrobiłem już misję. A nie, jeden kolega postanowił mnie gonić. Udowodnię mu, ja bardzo się myli, że mnie goni. Hit, hit. Dziękuję. Dobra, kolejna misja wykonana. Trochę się podziało w tym odcinku, nie powiem. Mam nadzieję, że wam się również podobało. Tak, w odcinku to byłoby na tyle. Jeśli wam się podobało, to zostawcie lajka oraz komentarz. Także z wami się żegnam i hej!